dobry Państwu. To jest rozmowa na temat, a gościem programu jest poseł Monika Wielichowska, w ostatnim czasie odpowiedzialna za spotkania z wyborcami w kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani poseł, kampania i spotkania z wyborcami oficjalnie zawieszone, ale jesteście w mediach społecznościowych, jesteście w sieci. Panie redaktorze, drodzy Państwo, sytuacja diametralnie się zmieniła i kampania i wybory to w tej chwili zupełnie nieistotne sprawy. Nasza kampania prezydencka, kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej została całkowicie zawieszona. Marszałek równocześnie wezwała wszystkich innych kandydatów do wycofania się z wyborów 10 maja. Dlaczego? Bo to jedyne przyzwoite wyjście. Każde inne wyjście to igranie z ludzkim zdrowiem i życiem. To nie czas na realizację swoich politycznych planów i ani nie czas na kampanię, ani nie czas na wybory. Dziś walczymy, wszyscy walczymy, nie tylko rząd, ale też opozycja i wszyscy państwo wspólnie walczymy i powinniśmy się tylko na tym skupić, na walce z bardzo groźnym wrogiem, który czyha na nasze życie i pustoszy, jak widzimy, naszą gospodarkę. Jak źle potoczyły się losy wyborów we Francji, wszyscy wiemy, bo to widzieliśmy na własne oczy. To, że są odwoływane imprezy masowe, polityczne, kulturalne, sportowe i wybory w innych państwach, też to widzimy. Tylko u nas nie wiedzieć czemu rząd PiS wciąż o nich mówi, a w środę w nocy do specustawy wrzuca nam na przykład kodeks wyborczy. No trzeba naprawdę mieć bardzo złe intencje, by robić takie rzeczy w takim trudnym dla nas wszystkich czasie. No, kampanii nie ma. Pracujemy w ramach mandatów poselskich. W tej chwili składamy projekty ustaw, które mogą pomóc rodzicom, pracownikom, pracodawcom. To są projekty, które dotyczą pieniędzy dla ochrony zdrowia, to są interpelacje, uczestniczymy w zdalnych posiedzeniach Sejmu i sejmowych komisjach. No to robimy my teraz, podczas wideoczatów i telekonferencji pozyskujemy też, otrzymujemy też maile, pozyskujemy wiedzę o rzeczywistych problemach, które przedstawiamy rządzącym pakietach właśnie rozwiązań. Wybory w tym czasie, powtórzę raz jeszcze, to szaleństwo i tylko niebezpieczni szaleńcy chcą narazić bezpieczeństwo, zdrowie i życie milionów ludzi. Przecież ci ludzie, mówię o rządzących, tylko w jednym dniu ogłosili, że mogłyby się odbyć wybory korespondencyjne i w tym samym dniu ograniczyli działalność poczty. No, jedno z drugim przecież bardzo ściśle się wiąże. Wybory 10 maja, musicie przecież Państwo wiedzieć, poprzedzają ich przygotowania. To praca 200 tysięcy ludzi. Samorządowcy już w tej chwili w całej Polsce alarmują, że wybory w tym czasie nie mogą się odbyć i rząd musi ogłosić stan klęski żywiołowej. PiS odrzucił poprawki Senatu. To miała być wspólna praca nad specustawą, tak zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Wiemy, jak to wyglądało. Zapowiadał współpracę, zapowiadał elastyczne ramy, więc my przygotowaliśmy jako opozycja poprawki, które no miały przede wszystkim służyć rodzicom, pracownikom, przedsiębiorcom, no przebrnąć przez ten trudny czas. No ale te elastyczne ramy zabrzmiały prawie tak samo jak to, że Polska jest w awangardzie działań związanych z walką z koronawirusem. No, Mateusz Morawiecki od dawna, przynajmniej dla mnie, nie jest wiarygodny, nie jednym już zapewniał, a nawet kłamał. Więc po swojej długiej przemowie o celach wyższych PiS wszystkie nasze poprawki wrzucił do kosza. Wrzucił do kosza, ale podpisana przez Andrzeja Dudę tarcza antykryzysowa przewiduje pewne zwolnienia. I tutaj mam pytanie od jednego z lokalnych przedsiębiorców, który dziennie generuje przychód około 800 zł. I on już teraz stwierdza, że po kilkunastu dniach przekroczy trzykrotnie średnie wynagrodzenie. To nie jest ta tarcza kryzysowa, którą przepchnęli rządzący, nie jest żadną tarczą, jest dziurawym durszlakiem. W Senacie senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości również się nie popisali, ponieważ również byli przeciwni naszym zmianom, a w naszych poprawkach były bardzo ważne rzeczy dla przedsiębiorców. Przede wszystkim chcieliśmy, aby rząd zapewnił postojowe w wysokości 75% średniej krajowej dla wszystkich pracowników.
żeby wypłacane były zasiłki dla rodziców dzieci do 12 roku życia. Ja przypomnę, że teraz są wypłacane do 9 roku życia. Chcieliśmy, aby małe i średnie firmy zostały zwolnione z ZUS-u na 3 miesiące i chcieliśmy, aby firmy otrzymywały pożyczki nie w wysokości 5 tysięcy, a 40 tysięcy. To tak na początek naprawdę pomogłoby wszystkim przedsiębiorcom, tym dużym, tym średnim i tym małym. PiS niestety nie dał pieniędzy dla ludzi ani na ochronę zdrowia, bo przypomnę, że w naszych poprawkach było też przekazanie 20 miliardów złotych na system ochrony zdrowia. Zaraz Państwo zapytacie, ale skąd te pieniądze? Otóż te pieniądze są. Są do wzięcia z Unii Europejskiej, która te pieniądze już nam przeznaczyła, a my jako kraj możemy przeznaczyć je na co będzie trzeba. No, nie ma większej potrzeby w tej chwili, jak zbudować ochronę zdrowotną, która pomoże nam wyjść z koronawirusa. Obóz rządzący odrzuca Wasze poprawki, odrzuca Wasze propozycje. Czy to oznacza, że nie warto się starać i jaki plan ma dzisiaj opozycja na najbliższą przyszłość? To nie jest tak, że my nic nie będziemy robić. My jako opozycja jesteśmy gotowi do pracy, do przygotowania, przygotowujemy kolejne rozwiązania, będziemy składać kolejne projekty ustaw, piszemy interpelacje, a wszystko dlatego, żeby Państwu przedsiębiorcom, pracownikom pomóc. Potrzeb będzie coraz więcej. Gospodarka na naszych oczach z dnia na dzień coraz bardziej będzie się wywracać. Pani poseł, rozumiem, że opozycja jest od tego, aby patrzeć władzy na ręce. Tutaj pytanie, czy są dziedziny, w których rząd aktualnie sobie radzi? Bardzo trudne pytanie, ale powinien sobie poradzić przede wszystkim z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, rząd jest odpowiedzialny za służbę zdrowia, więc powinien ją dofinansować w maksymalny sposób. W sposób taki, aby wszyscy ci, którzy każdego dnia są na pierwszej linii frontu i walczą z koronawirusem o nasze zdrowie i życie, czyli ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, byli w pełni zabezpieczeni. Tych zabezpieczeń nie ma. Kiedy wszystkie państwa Unii Europejskiej przystępowały do wspólnego przetargu, Polski w tym przetargu nie było. I musimy pytać teraz, dlaczego nas w tym przetargu nie było, to po pierwsze. Po drugie, musimy mieć dostęp do testów. Światowa Organizacja Zdrowia i my od wielu tygodni powtarzamy, testy, testy, testy. Musimy siebie testować, bo dziś nie wiemy, czy wśród nas nie chodzą ludzie zarażeni koronawirusem, którzy są bezobjawowi. Już nie trzeba spotkać osoby, która przyjechała z zagranicy, miała kontakt z Włochem, Hiszpanem, Francuzem czy Niemcem. My już zarażamy się od siebie. Od wielu dni ta transmisja już jest lokalna, więc musimy bardzo uważać. Na rynku nie ma dzisiaj dostępnych ani testów, ani maseczek ochronnych, ani płynu dezynfekującego, ani kombinezonów. Nie ma niczego. Nie możemy my jako mieszkańcy Dolnego Śląska, całej Polski kupić, ale nie mogą również zakupić tego sprzętu potrzebnego szpitale, ponieważ muszą czekać na zamówienia. Na całym świecie są ogromne kolejki w pozyskiwaniu właśnie tych potrzebnych rzeczy. I po drugie, nie jesteśmy przygotowani, żeby pomóc na wielki krach gospodarczy, który nas czeka. No to pokazują, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, jak procedowane, w jaki sposób procedowane są projekty ustaw, specustawa dotycząca koronawirusa i jak mało pomocy państwo chce udzielić naszym przedsiębiorcom, pracodawcom i rodzicom. Wiemy już na pewno, że ta sytuacja będzie miała negatywny wpływ na budżety samorządów. Pytanie, czy rząd planuje zwiększenie subwencji, bo przecież wciąż niedofinansowane są szpitale, niedofinansowana jest oświata. W ogóle nie myślą. Jeśli chodzi o oświatę, sami Państwo widzicie, jeśli macie dzieci w wieku szkolnym, w jaki sposób teraz toczona jest nauka. Nie ma mowy o powszechnym i równym w tej chwili dostępie do edukacji, ponieważ rządzący zamiast od 5 lat zająć się chociażby informatyzacją i wyposażeniem uczniów w małe laptopy czy iPady i internet, zajęli się deformą edukacji. Efekt jest taki, że dziś nie wszystkie dzieci mają dostęp do internetu, do komputerów, do szybkiego łącza, żeby uczestniczyć w lekcjach.
Jest 2 kwietnia, rząd jeszcze nie ogłosił, co zrobi z egzaminami ósmoklasisty, co zrobi z maturą, gdzie wszystkie inne międzynarodowe egzaminy są już w tej chwili odwoływane. Z tym również sobie ewidentnie nie radzi. Samorządy też są zostawione same sobie. Wystarczy posłuchać, co mówią nasi samorządowcy, starostowie Kłodzki, Dzierżoniowski, Ząbkowicki. To starostowie pomagają szpitalom. Zwołują się, skrzykują się samorządowcy, burmistrzowie i wójtowie naszych ziem, wspierają szpital w zakupie środków ochrony osobistej. Od rządu ta pomoc jest mała albo żadna. Wróćmy na chwilę do wyborów. Pytanie, czy słowa marszałka Terleckiego są formą zastraszania samorządowców? To jest tak. Oczywiście, że pan marszałek Terlecki i PiS próbują zastraszyć naszych samorządowców. To tak brzmi jak próba wywołania presji, że musicie zrobić te wybory i co wy mówicie, że się nie da. Ale to jest bardzo mocno nietrafione, bo samorządowcy są mądrzy i odpowiedzialni, są rozsądni i nie chcą narażać zdrowia i życia mieszkańców swoich gmin, miast i powiatów. I ja mam dla nich za to wielki szacunek i wielkie brawa. Małgorzata Kidawa-Błońska mówi o tym, że wybory należy zbojkotować albo jest się w planie Kaczyńskiego. Pytanie, czy opozycja gra do wspólnej bramki? Obserwujemy, że pozostali kandydaci nadal prowadzą kampanię wyborczą. No trochę widzę, że to się rozjechało, ale ja chyba nawet napisałam takiego tweeta, że zarówno Kosiniak-Kamysz, jak i Hołownia zaczynają grać w grze Jarosława Kaczyńskiego. A to jest... To jest gra, która mówi dzieli rządź. I wydaje mi się, że udało się Kaczyńskiemu w tej chwili podzielić opozycję. Opozycja nie mówi jednym głosem, a powinna. Kampania w ogóle nie powinna się toczyć. Wszyscy kandydaci powinni się z niej absolutnie wycofać. A kiedy zostaje na polu bitwy jeden kandydat, no wybory siłą rzeczy się nie odbywają. Pani poseł, jak pani uważa, czy ostatecznie zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej? Nie wiem. Wydaje mi się, że będą bronić się do ostatniej chwili. Przecież ten stan klęski żywiołowej tak naprawdę wśród nas już jest. Widzimy puste ulice, nie ma gwaru dzieci, pozamykane są przedszkola, szkoły, zakłady pracy, usługi. Chodzimy do sklepu pojedynczo, w maseczkach, w rękawiczkach. Mamy więcej zakazów niż wolności i w zasadzie ten stan klęski żywiołowej już jest. On wyprzedza tylko decyzję rządu i apeluję do nich po raz kolejny, nie jedyny, wprowadźcie stan klęski żywiołowej, przesuńcie wybory 10 maja na inny termin, zajmijmy się wszyscy tylko walką z koronawirusem, bo walczymy o nasze zdrowie, o nasze życie, o naszą gospodarkę, o to, żebyśmy mieli za chwilę co jeść, gdzie pracować i normalnie żyć, po prostu. To apel do Zjednoczonej Prawicy, a tak na koniec, pani poseł, apel do mieszkańców powiatu Ząbkowickiego, Kłodzkiego i Dzierżoniowskiego. Kochani, zostańcie w domu, zostańmy w domu. Chrońcie siebie i chrońcie innych. I pamiętajcie, w walce z koronawirusem są 3 istotne sprawy. Izolacja, testy, testy, testy i środki ochrony osobistej. Jeśli idziecie do sklepu, zakładajcie rękawiczki i maseczkę. Dlaczego? Już mówiłam to wcześniej, bo nikt z nas nie wie, czy jest zarażony i roznosi wirusa. Wirus dla jednych jest bezobjawowy, a dla wielu jest śmiertelny. Proszę, nie lekceważcie tego. My już nie zarażamy się od obcokrajowców. Od wielu dni jesteśmy krajem lokalnej transmisji. Jeśli nie macie maseczki, nie wiem, czy funkcjonujecie w mediach społecznościowych. Jeśli tak, to na pewno napotykacie akcję szycia maseczek. Ona się dzieje na ziemi Ząbkowickiej, Dzierżoniowskiej, Kłodzkiej. Zebrały się dziewczyny, kobiety, które szyją tych maseczek bardzo dużo. Myślę, że jeżeli nie macie, a chcecie mieć,
to jeśli zwrócicie się z prośbą o taką maseczkę, na pewno Wam przekażą. Jestem o tym przekonana. Ja bardzo chcę podziękować tym wszystkim osobom, które są wolontariuszami, które pomagają w zakupach seniorom, swoim rodzicom. Tak właśnie trzeba robić. Musimy się izolować, jak najmniej teraz przebywać między sobą. To jest w tej chwili najważniejsze. Najważniejsze, żeby wygrać i wrócić do naszego normalnego życia. Gościem programu Rozmowa na temat była poseł Monika Wielichowska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A w kolejnym programie, na który już dzisiaj Państwa zapraszam, Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju. Będziemy rozmawiać o tym, co zmieniło się przez tydzień w gminie Lądek Zdrój.